Proces powstawania nowej gwiazdy w mgławicy zaczyna się od grudki wewnątrz ogromnej, ciemnej i zimnej chmury wodoru, zwanej globulą. Uruchamia go jakieś zakłócenie, być może wybuch supernowej. Globula kurczy się pod wpływem sił grawitacyjnych. Jej jądro staje się tak gęste i gorące, że następuje reakcja jądrowa, która generuje wystarczająco dużo ciepła, by nie dopuścić do rozpadu i rodzi się gwiazda. Globule mogą mieć różne kształty i rozmiary. Istnieją obiekty ogromne, rozciągające się na dziesiątki lat świetlnych oraz mniejsze, które wyglądają jak czarne pęcherzyki na rozgwieżdżonym tle mgławicy. Z niektórych mgławic wyrastają długie, smukłe kolumny znane jako trąby słoniowe. Takie fantasmagoryczne kształty, jak na przykład mgławica Koński Łeb, powstają, gdy światło nadfioletowe z pobliskich gwiazd wypala gaz z mgławicy. Gęste globule potrafią oprzeć się temu procesowi, osłaniając materię znajdującą się bezpośrednio za nimi. Globula i przesycony pyłem gaz za nią tworzą słoniową trąbę. We'll be right back.